Wziął do ręki pistolet i kolbą uderzył mnie z całej siły. Świat zawirował. Upadłem pod prycz. Zalałem się krwią. Witam serdecznie wszystkich miłośników opowieści z przeszłości w moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Jesteśmy w tej chwili na Górnym Śląsku, dokładnie w Świętochłowicach. Odwiedziliśmy już województwo wielkopolskie, odwiedziliśmy województwo łódzkie, jak i również lubuskie, opolskie i teraz czas przyszedł na województwo śląskie. Więc opowieści, że Łukasz Kazek History Story kręci tylko w Górach Sowich i na Dolnym Śląsku oraz to, że Łukasz Kazek odszedł z YouTube'a i poszedł do telewizji, do YouTube'a nie wróci, spokojnie wkładamy w karty jako mrzonki późnych dzieł braci Grimm. Łukasz Kazek History Story jeździ po kraju i ma pół roku i będzie jeździł i kontynuował misję opowiadania o przeszłości cały czas. Dlaczego właśnie przyjechaliśmy tutaj? Z prostego względu. W latach 1942-43 w dawnej świętochłowickiej hucie Zgoda mieścił się obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej, którą oczywiście zorganizował okupant niemiecki, hitlerowski. Później była tutaj filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie więziono tysiące ludzi, różnych narodowości. Ale po wejściu Rosjan i wyzwoleniu tych terenów komunistyczne władze urządziły tutaj katownię Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Straszną katownię. Komendantem tej katowni obozu Zgoda w Świętochłowicach został niejaki Salomon Morel. Arcysadysta, bezwzględny kat. Musicie również wiedzieć, że ten obóz właśnie w czasach komunistycznych, był przeznaczony generalnie dla ludności Górnego Śląska. Dla tych, którzy kolaborowali, jak twierdziły władze komunistyczne, dla tych, którzy podpisali Volkslistę i którzy byli członkami NSDAP. Tak naprawdę wrzucono tutaj wielu niewinnych ludzi do jednego wora, jak i również tych, którzy nie popierali nowego ustroju. Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. I właśnie tą czerwoną komunistyczną katownią zarządzał Morel, który chwalił się, że w jego obozie panują warunki sanatoryjne. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Resort Jedlinka, browar, hotel i hostel. To moja ulubiona miejscówka w Górach Sowich, której historię odkrywam od przeszło już 18 lat. Złap totalny chillout z Lemon George'em. Poczuj rześkość cytrusów i ożywszy smak lemoniady. Wrzuć na luz i daj się ponieść pełnemu orzeźwieniu. Mam 26 lat i jestem Żydem. Moja matka, ojciec, bracia, cała rodzina nie żyje. Wszyscy zostali zabici. Nienawidzę Niemców i tych, którzy z nimi współpracowali. Byłem 6 lat więźniem Auschwitz. Życiorys Morela miesza się z prawdą i fikcją. To pierwsze jest prawdziwe, ale to, że był więźniem Auschwitz, jest nieprawdziwe.
Natomiast parę informacji, jak wyglądało życie, poznał. Miał kochankę, która nazywała się Potok i ona też straciła całą rodzinę w czasie okupacji. Była też jak on z Żydówką i opowiadała i zwierzała mu się nocami z przeżyć obozowych, które później on traktował jako swoje. Słuchał też również Tkaczyka, gospodarza polskiego, u którego się ukrywał. Tkaczyk był więźniem Majdanka, więc też czerpał informacje, które później włożył w swój życiorys. Morelowie mieszkają w Garbowie. To wieś na Lubelszczyźnie. Kiedy nadchodzi czas zagłady, kiedy Niemcy zamierzają eksterminować Żydów, nie chcą iść do getta. Ukrywają się u polskiego gospodarza Tkaczyka. Tkaczyk zresztą w 80-tych latach dostaje medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Ale ktoś donosi. Zawsze znajduje się jakaś ludzka wsza, która potrafi donieść. I ktoś donosi. Uciekają, ale nie wszyscy. Z zagłady ocalał tylko Salomon i jego brat Icek. Brat, bratowa, tato i mama są aresztowani przez granatową policję. Rozstrzela ich później granatowy policjant w Garbowie. Całej tej historii, którą dzisiaj opowiadam, nie ma narodowości. Jest tylko ludzki, podły charakter. To, że Morel jest Żydem, nie ma żadnego znaczenia, chyba tylko dla antysemitów. To, że zastrzelił rodziców Morela, brata i bratową policjant granatowy, który był Polakiem, nie ma też żadnego znaczenia. Po prostu był ludzkim podłą wszą, która zabiła niewinnych ludzi. Pamiętajcie zawsze, że oceniamy ludzi poprzez charakter, nie poprzez narodowość, nie przez status społeczny, nie przez wyznanie wiary, ani też przez kolor skóry. Tylko poprzez charakter. I w tej historii oceniajcie poprzez charakter. Morel był po prostu sadystą i zbrodniarzem. I za to powinien odpowiedzieć. Uniknął kary, ale zaraz dopowiem. Co się dzieje później? Morel wstępuje do bandy, która grabi okoliczną wieś. Zostaje ta banda namierzona przez partyzantkę komunistyczną, Gwardię Ludową. Morel zwala całą winę na swojego brata, że dopiero wstąpił do oddziału, o niczym nie wiedział i tak właśnie unika egzekucji. A potem wstępuje do partyzantki komunistycznej, za co później jest przez następnego siepacza komunistycznego, niejakiego Moczara, bardzo słono odznaczany. Obóz Świętochłowicka Zgoda, którym zarządzał Morel, był przede wszystkim skierowany do ludności z Górnego Śląska. Ale tutaj naprawdę sytuacja była całkowicie inna niż w innych regionach okupowanej Polski. Trzecia Rzesza, zajmując Górny Śląsk, potraktowała mieszkańców Górnego Śląska z automatu, jako obywateli hitlerowskich Niemiec. I Ślązacy musieli wybierać swoje przynależenie etniczne. Było bardzo trudno. Czasami nie było wyboru. Fakt jest ciekawy i o tym nikt nie mówi, że biskup katowicki namawiał, aby wybrali przynależność niemiecką, aby uniknąć niepotrzebnych ofiar, mordów. Namawiał za zgodą, uwaga, rządu emigracyjnego w Londynie. Namawiał, uwaga, za zgodą Watykanu. I ci ludzie później stali się ofiarami Morela w obozie za moimi plecami. Byli całkowicie niewinni. Zresztą w tym obozie zamykano praktycznie całe rodziny. Dziadka, rodziców i dzieci. Jak wspominała osadzona pani Dorota Boreczek. W obozie były całe rodziny. I najpierw padali starcy, dlatego że był potworny głód i zimno.
kobiety biegały z kijami za szczurami. Ale zanim zaczęły biegać za szczurami, żeby na nie polować i żywić dzieci, wyjedliśmy całą trawę w obrębie obozu i za ogrodzeniem. A potem zaczęło się polowanie na szczury. Szczury były tłuste. Dlaczego? Dlatego, że żywiły się trupami, które były obok w trupiarni. A Salomon Morel grał wtedy na mandolinie i przygrywał wesołe piosenki. To był człowiek tak perfidny, iż wozem, którym woził trupy chorych na tyfus do zagrzebania, tym samym wozem, bez umycia jakiegokolwiek posypania wapnem czy środków dezynfekujących, przywoził do obozu chleb z gliny. Potrafił też na całą noc zamknąć człowieka w karcerze, który siedział po pachy w wodzie. Przełożeni o Morelu mówili tak. Nie jest on lotny ani bystry. Nie ma w sobie jak grama roztropności. Nie ma też wykształcenia i inteligencji. Ale ma wielkie zasługi w więziennictwie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dlaczego ma wielkie? Ja wam odpowiem. Bo stosował takie same metody, jakie niemiecki hitlerowski okupant stosował w Auschwitz, w Majdanku, w Czutchowie czy w innych kaźniach niemieckich hitlerowskich, jakie powstały w czasie II wojny światowej na terenach Polski. Pan Osmańczyk w 1993 roku wspominał tak Morela, który wszedł w 1945 roku wiosną do ich baraku. Wszedł Morel, wszyscy staliśmy na baczność. Ustawił więźniów twarzami do siebie i powiedział, że dla zabawy chce, abyśmy się policzkowali. Z otwartej dłoni uderzali w twarz. Raz więzień naprzeciwko, drugi więzień potem mnie. Boże, ja tam byłem z ojcem i ustawiono nas z moim tatą. Zaczęliśmy miarkować uderzenia. Przecież ani tato, ani ja nie zrobimy sobie krzywdy. Morel bystrym okiem zauważył. Wpadł i powiedział, co z... Ja wam pokażę, świnie, jak się bije. Wziął do ręki pistolet i kolbą uderzył mnie z całej siły. Świat zawirował. Upadłem pod prycz. Zalałem się krwią. Morel kazał jeszcze raz nam stanąć i uderzać, bo powtórzy to, co się w tej chwili stało. To była bestia. To był człowiek bezwzględny. On bił tak, żeby naprawdę bolało. Żeby zrobić krzywdę, żeby zrobić z człowieka kalekę. Salomon uwielbiał też wódkę. Chlał i pił na umór. Strażnicy jego robili to samo. I kiedy byli już upojeni, w ich zepsutych umysłach rodziły się szatańskie, pełne dewacji plany. Zaczęło się polowania, zaczęły się mordy, było słychać strzały nad barakami, a rano wynoszono tylko trupy. Musicie też wiedzieć, że picie i cała ta deprawacja była też związana z kobietami. Lekarz obozowy, też więzień, ale trzymał z władzą i jego gabinet nagle zamieniano na burdel, gdzie siłą ściągano więźniarki. Niektóre miały 13 bądź 14 lat. Po tym, co doznało od Morela i jego całej komunistycznej świty, która panowała i w Jaworznie, bo on też był komendantem obozu komunistycznego w Jaworznie, i tutaj w świętochłowickiej zgodzie, te dziewczyny dostawały pomieszania zmysłu. Traciły jakąkolwiek chęć do życia. I w obłędzie, z całkowitą już apatią, rzucały się na druty. Na druty, które były pod napięciem. Znowu, jak w Czutchowie, w Majdanku, w Auschwitz czy Grozrozen. Czy po wojnie nie polowano na tego sadystę? Czy ktoś z więźniów obozu w Jaworznie, czy właśnie w świętochłowickiej zgodzie, nie chciał się zemścić? Czytałem o kobiecie, która
wysyłała Morelowi, bo on został tutaj, dokładnie w Polsce po wojnie. W 1968 roku po nagonce Gomułki na Żydów został wydalony z pracy. Czuł się niezwykle poszkodowany tym faktem, ale dalej mieszkał. I nie było w jego w ogóle usposobieniu żadnego wyrazu skruchy za to, co robił. Jedna z więźniarek wysyłała mu co roku 1 listopada kartkę, taką wymowną. Byli też ludzie, którzy zaczaili się raz na niego pod jego domem, aby spuścić mu mantę, ale potem pomyśleli, ten człowiek był w UB, ma kontakt, oni mają rodziny, więcej im to zaszkodzi, niż zrobią dobrego. Morelowi w 90-tych latach stawia się, dokładnie w 1996 roku, 9 zarzutów, w tym ludobójstwa. Przesłuchuje się 100 świadków. Ale Morel już wcześniej wyemigrował do Izraela. W 2005 roku Izrael odmawia ekstradycji Salomona Morela do Polski. Przykre, ale odmawia. Salomon Morel umiera w Tel Awiwie w 2007 roku. A tu, gdzie teraz jestem, w dawnym obozie Zgoda w Świętochłowicach, na tym terenie, gdzie był ten obóz, znajdują się trawy i okrutki działkowe. Tylko ta symboliczna brama i obelisk świadczy o tym, co działo się tutaj. Przypomina o tym, że cierpienie uszlachetnia, bo bez wątpienia Morel w swoim życiu wycierpiał dużo. Ale liczy się to, co stało się później. A więc bez wątpienia Morel był zbrodniarzem. I tak jak mówię, narodowość nie ma tu żadnego znaczenia. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i za łapki w górę, a przede wszystkim za każdą kawę i wsparcie przez YouTube, jakie od Was dostajemy. Pamiętajcie również, że dla wspierających mamy masę nagród. Torby z nadrukiem Historystory, naklejki, naszywki, magnesy, pocztówkę z pozdrowieniami z planu filmowego, z podpisami całej ekipy i wiele, wiele jeszcze innych unikalnych gadżetów. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20:00.